Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli przy drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno. I dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. O. Amen, amen. No i to jest jeden z tych fragmentów, gdzie faryzeusze, w ogóle to takie podejście bardzo prawnicze do życia i do człowieka, kiedy prawo staje się ważniejsze od dobra konkretnego człowieka, prawo ma służyć człowiekowi. No to tak. A tam jeszcze się pojawia postać Abiatara, która tak naprawdę to tam... Był synem wówczas kapłana. Dzisiaj zapewne na Dajenu się pojawi grafika, taka jak zawsze. Czynią to, czego nie można w szabat. Dzielą przez zero. Suche, ale zabawne. Tak, i faktycznie tutaj w pewnym momencie faryzeusze, to nie byli głupi ludzie, ale chyba się troszeczkę zagalopowali, tak, że litera stała się ważniejsza od człowieka. Przy czym w złej interpretacji, tak, bo prawo nam ma pomóc spotkać się, czy miało pomóc spotkać się z żywym Bogiem. Tak? A tutaj, jak się okazało, interpretacja prawa uniemożliwiła spotkanie z żywym Jezusem, z tym, który jest wcielony. Jest to bardzo paradoksalne. Dlatego chyba trzeba nam dużej mądrości. Przydałoby się chociaż troszeczkę. A jak to było? Czekaj, u Jakuba to było, że Pan Bóg, jeśli go się poprosi o tę mądrość, o tak, to nie poskąpi i nie będzie wypominał. Tak, i trzeba wierzyć, bo inaczej się jest jak fala morska miotana tu, tam. To jest pierwszy rozdział. Bardzo fajny fragment. Pomógł mi w moim nawróceniu. 10 lat temu. 11. No. Ad inazat. Tak. Tak. Czyli co? Nie wiem. Czyli to. No. Tak. Dobrze czytać Słowo Boże, żeby zbliżało do Boga, a nie oddalało od Niego. Dobrze jest się pomodlić o mądrość, bo chyba czasami o tym zapominamy. Zwykle jest tendencja do ciśnięcia mądrości. O, o właśnie tu o, jest obraz. Tak, królowa apostołów. Z Duchem Świętym. To jeden z darów. Tak jest. Bo zwykle się modlimy o mądrość dla innych. Mówimy, że ktoś zgubił albo coś. Dzisiaj trzeba popatrzeć tak na siebie. Good luck. Good lucku wam, papa. Pa.